Wir lesen Malachi Kapitel 2. Przeczytamy z księgi proroka Malachiasza, drugi rozdział. Malachiasza, drugi rozdział. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Oto ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt i oddalę was od siebie. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan Zastępów. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak, że się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i w prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania. Gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów. Lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan Zastępów. Dlatego i ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni. Z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu Zastępów. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu, i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Pan upodobanie. Albo gdzie jest Bóg sądu? Der Prophet Malachi war der letzte Bote, den Gott an sein Volk gesandt hat.
Prorok Malachiasz był ostatnim posłańcem, którego Bóg posłał do swojego ludu. Ein Überrest des Volkes Gottes war aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Resztka tylko ludu Bożego wróciła z tej niewoli babilońskiej do Izraela i Jeruzalemu. Sie hatten als erstes den Altar an seiner Stätte wieder aufgebaut. I jako pierwszą rzecz oni odbudowali ołtarz na jego dawnym miejscu. Dann hatten sie begonnen, das Haus Gottes zu bauen. Potem zaczęli odbudowywać Dom Boży. Und nach 23 Jahren war es fertiggestellt. Po 23 latach dokończyli jego odbudowę. Aber in der Folgezeit sehen wir, ale w następnym czasie oglądamy, dass zwar Schlachtopfer dargebracht wurden, że wprawdzie ofiary rzeźne były składane na ołtarzu, aber dass der moralische Zustand des Volkes stark zurückgegangen ist. Ale stan moralny całego ludu Bożego bardzo podupadł. Und der Esra, der 78 Jahre später nach Jerusalem kam, w czasie życia Ezdrasza, który 78 lat później przybył do Jerozolimy z Babilonu, wurden sie daran erinnert, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Zostało Izraelczykom przypomniane, co Bóg do nich powiedział w swoim słowie. Es war ein Mann, der sein Herz darauf gerichtet hatte, das Wort Gottes zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Był to mąż Boży, który mocno w swoim sercu postanowił, aby zbadać zakon pański i według niego postępować i przykazań pańskich uczyć w Izraelu. 12 Jahre später kam auch Nehemiah nach Jerusalem. 12 lat później do Jerozolimy przybył również Nehemiasz. Sie machten sich auf, die Mauer zu bauen. I w tym czasie rozpoczęto odbudowę murów Jerozolimy. Aber wir sehen aus diesem Bericht, ale z opisu tych działań możemy dowiedzieć się, des Propheten Malachi, które podał nam prorok Malachiasz, dass doch sowohl das Volk Gottes als auch die Priesterschaft von dem geraden Weg abgewichen sind. Że zarówno lud Boży, jak również też i całe kapłaństwo odchyliło się od tych prostych dróg pańskich. In diesem zweiten, im ersten Kapitel haben wir uns daran erinnert. Wczoraj mogliśmy sobie przypominać, rozważając pierwszy rozdział tej księgi Malachiasza, dass Gott sie daran erinnert, że Bóg do nich się zwraca i przypomina im o tym. Ich habe euch geliebt. Ja was umiłowałem. Das ist auch wichtig für uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott und der Herr Jesus uns lieben. To jest również rzeczą bardzo ważną dla nas, abyśmy ciągle na nowo sobie przypominali, że Bóg i Pan Jezus nas cały czas miłują. Und wie sieht es mit unserer Gegenliebe aus? A jak wygląda sprawa w odwzajemnianiu naszej miłości do Niego? Hier in dem Überrest des Volkes Israel wird uns mitgeteilt, dass sie den Herrn nicht achteten. W stosunku do tego ludu Bożego jest podane dla nas, że oni nie czcili swojego Boga. Und das kam besonders dadurch zum Ausdruck, a to w szczególny sposób objawiało się tym, dass sie auf dem Altar, że oni na ołtarzu unreines Brot brachten. Składali w ofierze nieczysty pokarm albo chleb. Die Opfer, die sie brachten, entsprach nicht den Gedanken Gottes. Gdyż te ofiary rzeźne, które oni składali,
nie były zgodne z myślami Bożymi. Wie ernst ist das, wenn wir äußere Formen einhalten? Jaka to jest poważna sytuacja, jeżeli my będziemy tylko zachowywali takie zewnętrzne formy, aber nicht darauf achten, was Gottes Wort uns sagt. A nie będziemy zwracali uwagę na to, co do nas mówi Słowo Boże. Wenn wir nicht aus Liebe zu dem Herrn uns dem Worte Gottes unterwerfen. I jeżeli nie będziemy się poddawali pod działanie Słowa Bożego z miłości do naszego Pana. Und nachdem der Prophet dem Volk oder den, besonders den Priestern vorgestellt hat, worin sie abgewichen sind. I potem, gdy ten prorok całemu ludowi Bożemu, jak też i szczególnie kapłaństwu, przedstawił to, w czym oni odchylili się od przepisów Bożych, redet er im zweiten Kapitel zuerst zu den Priestern. To czytaliśmy teraz w drugim rozdziale, że on zwraca się w swoim słowie najpierw do kapłanów. Die Priester hatten ja eine ganz besondere Aufgabe in Israel. A kapłani mieli szczególne zadanie do spełnienia w Izraelu. Besonders der Hohepriester, w szczególności najwyższy kapłan, der das Volk Gottes vor Gott vertrat. Ten, który reprezentował cały lud Boży przed Bogiem. Und für das Volk eingetreten ist. I to on wstawiał się za tym ludem Bożym przed Bogiem. Das Priestertum finden wir in Israel schon am Anfang der Wüstenreise. Kapłaństwo zostało ustanowione w Izraelu na samym początku ich podróży przez pustynię. Da lesen wir in Kapitel 24. Możemy przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale. Dass Mose einen Altar, Kapitel 24, 2. Mose 24, Vers 4. Czwarty wiersz, 24 rozdział, czwarty wiersz. Dass Mose einen Altar baute, że Mojżesz zbudował ołtarz, und 12 Gedenksteine aufrichtete, i postawił 12 pomników albo takich kamieni pamiątkowych, und dann sandte er Jünglinge, die Brandopfer und Friedensopfer schlachteten. A następnie polecił młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiary całopalne. In Kapitel 28 wird uns dann gezeigt. A w 28 rozdziale tej księgi możemy przeczytać, dass Gott Aaron, Nadab, Abihu, Eliasa und Itamar, die Söhne Aarons, zum Priesterdienst bestimmte. Że Bóg właśnie postanowił tych synów Aaronowych, Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara, jako kapłanów pańskich. 28 rozdział, pierwszy wiersz pod koniec. Und dieses Priestertum Aarons wird im 4. Buch Mose, Kapitel 17, bestätigt. I te kapłaństwo Aaronowe zostało przez Boga jeszcze potwierdzone w 4. Mojżeszowej, w 17. rozdziale. Korah hatte ja mit seiner Rotte ein Aufruhr hervorgebracht. Kore zbuntował się razem ze swoim zastępem przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Und sowohl die Stellung von Mose als auch von Aaron angegriffen. I on zaatakował stanowisko Mojżesza, jak również też i Aarona. Es kam ein ernstes Gericht über Korah und alle, die ihm angehörten. I bardzo surowy sąd dotknął Korego i wszystkich tych, którzy się przyłączyli do jego zastępu. Was uns besonders berührt ist, dass uns mitgeteilt wird, die Söhne Korahs starben nicht.
A szczególną rzeczą w tym jest, co zostało tutaj w tym rozdziale przekazane, że synowie Korego nie umarli razem ze swoim ojcem. Mose hatte zuvor gesagt, wendet euch ab von den Zelten dieser gottlosen Männer. Dlatego, że Mojżesz wezwał cały naród izraelski, odwróćcie się od namiotów tych bezbożnych ludzi. Und die Söhne Korahs haben sich nicht auf die Seite ihres Vaters, sondern auf die Seite Gottes gestellt. A synowie tego Korego nie stanęli przy boku swojego ojca, ale oni wybrali tę stronę Bożą. Die Familienbande können ja oft sehr stark sein. Bardzo często związki rodzinne bywają bardzo mocne. Und können Menschen zum Guten beeinflussen? I to może wpływać na ludzi ku dobremu, aber auch zum Schlechten. Ale również i ku złemu. Wichtig ist, dass wir auf Gottes Wort in erster Linie achten. Ważną rzeczą jest dla nas, abyśmy w pierwszym rzędzie zwracali uwagę, co mówi do nas Słowo Boże. Und nicht auf das, was Menschen sagen, auch wenn sie uns nahestehen. A nie zwracali uwagi na tego, co do nas mówią ludzie, nawet gdyby to byli nasi najbliżsi. Diese Söhne Korahs, die sich auf die Seite Gottes gestellt hatten, konnten später zum großen Segen sein. Ci synowie Korego, którzy stanęli po stronie Bożej, oni w późniejszych latach mogli stać się wielkim błogosławieństwem dla ludu Bożego. Viele wertvolle Psalmen gingen von ihnen aus. Oni właśnie stali się autorami wielu bardzo wartościowych psalmów. Das Priestertum Aarons und seiner Söhne wurde noch einmal bestätigt. I kapłaństwo Aarona i jego synów jeszcze raz zostało potwierdzone przez Boga. Nachdem in Kapitel in 4. Mose 25 w tej samej 4. Mojżeszowej w 25. rozdziale nachdem Biljam einen bösen Rat gegeben hatte, czytamy o tym, że Bileam dał złą radę, wird uns mitgeteilt, das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß und beugte sich nieder vor ihren Göttern. Vers 1. 25 rozdział, pierwszy wiersz. Gdy Izrael osiadł w Szytim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów i lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Es kam dann eine große Plage über wegen des Ungehorsams der Kinder Israel. I Bóg musiał na nich sprowadzić z powodu nieposłuszeństwa wielką plagę. 24.000 Mann starben. 24 tysiące mężów umarło wtedy. Und dann sehen wir, als das Volk darüber trauerte, i z tego rozdziału dowiadujemy się, że gdy ten lud pogrążył się z powodu tej plagi w wielkim smutku, in Vers 14, to czytamy w 14 wierszu, dass Simri, der Sohn Salus, der Fürst des Vaters Hauses der Simeoniter, eine Frau von den Midianitern nahm. Czytamy tu w tym wierszu, że pewien mąż o imieniu Zimri, syn Salu, księcia jednego z rodów z plemienia Symeona, wziął sobie jedną z kobiet midiańskich za żonę. Und öffentlich bekundete, dass mit einer Frau von den Feinden des Volkes Gottes Beziehung hatte. I publicznie oświadczył, że on bierze sobie tą kobietę z córek ich wrogów. Da gab es einen Priester Pinias.
I wtedy powstał jeden z kapłanów o imieniu Pinehas. Das war der Sohn Eliasas. Był to syn Eliazera. Also ein Enkelsohn von Aaron. Czyli był to wnuk Aarona. Der trat für die Rechte Gottes ein. On stanął po stronie prawa Bożego. Und tötete die beiden wegen ihrer Hurerei. I zabił tych dwoje z powodu ich przeteczeństwa. Und da wird uns in Gottes Wort mitgeteilt. I tam w tym miejscu, w Słowie Bożym, możemy zobaczyć, że nam przekazuje to Słowo Boże. Ich lese Vers 11 und 12. Przeczytamy 11 i 12 wiersz. Pinehas, der Sohn Eliasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Grimm von den Kindern Israel abgewandt, indem er in meinem Eifer in ihrer Mitte geeifert hat, so dass ich die Kinder Israel nicht in meinem Eifer vertilgt habe. 25. rozdział 4. Mojżeszowej, 11. wiersz. Pinehas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Darum sprich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens und er wird ihm und sein Nachkommen nach ihm ein Bund ewigen Priestertum sein, weil er für seinen Gott geeifert und für die Kinder Israel Sühnung getan hat. 12 i 13 wiersz. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swojego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. Wir finden dann zur Zeit Samuels. A następnie możemy to stwierdzić za czasów życia Samuela. Wieder einen Niedergang im Priestertum. Że znowu nastąpił upadek wśród kapłanów. Das waren die Söhne Elis. A mianowicie byli to synowie Heliego. Von ihnen heißt es in 1 Samuel 2, Vers 12. To o nich jest napisane w pierwszej księdze Samuela w drugim rozdziale, w 12 wierszu. Und die Söhne Elis waren Söhne Belials, sie kannten den Herrn nicht. Ale synowie Heliego byli nikczemni. Nawet w niemieckim tłumaczeniu byli synami Beliała i nie znali Pana. Und weiter in Vers 17 wird gesagt, die Sünde der Jünglinge war sehr groß vor dem Herrn. Denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. I dalej w 17 wierszu. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Und wir sehen dann das moralische Verderben, was damit unter das Volk Gottes kam. I następnie czytamy o moralnym zepsuciu, jakie z powodu nich nastąpiło wśród ludu Bożego. Wir erkennen ganz deutlich, wenn Gott jemandem eine besondere Stellung gegeben hat. I z tego możemy bardzo dobitnie zauważyć, że jeżeli Bóg dał komuś szczególnego rodzaju stanowisko wśród ludu Bożego, dass wir dann auch eine Verantwortung haben, entsprechend unserer Stellung uns zu verhalten. To my ponosimy odpowiedzialność, aby odpowiednio do tego stanowiska również też i w życiu naszym postępować. Wenn wir uns fragen, wie sieht es bei uns aus? Jeżeli zapytamy siebie samych, jak ta sprawa wygląda w naszym przypadku? Was unsere Stellung betrifft, so sagt Gottes Wort im ersten Petrusbrief. Bo jeżeli chodzi o nasze stanowisko, to Słowo Boże nam mówi w pierwszym liście Piotra. Ihr seid ein heiliges Priestertum. Jesteście kapłaństwem świętym. Um dazu bringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus.
aby przynosić duchowe, rzeźne ofiary Bogu, przyjemne przez Jezusa Chrystusa. Und dann wird uns eine zweite Seite vorgestellt. A potem przedstawiona nam jest jeszcze druga strona. Ihr seid ein königliches Priestertum. Wy jesteście również i królewskim kapłaństwem. Und unsere Aufgabe ist es, i zadaniem naszym jest, die Tugenden dessen zu verkünden, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Aby ogłaszać cnoty tego, który powołał nas z ciemności do swojej cudownej światłości. Entsprechen wir dieser Stellung? Czy my postępujemy odpowiednio do tego stanowiska? Ist unser Leben als Priester dem angebracht? Czy nasze życie jest odpowiednie do stanowiska kapłanów? Hier den Priestern zur Zeit Malachis musste gesagt werden. A tu w drugim rozdziale Malachiasza do tych kapłanów za czasów jego życia musiał on powiedzieć: Wenn ihr nicht hört, meinem Namen Ehre zu geben, Vers 2. W drugim wierszu drugiego rozdziału: Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. To ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Wie ernst ist es doch, wenn wir gleichgültig sind gegenüber den Rechten unseres Herrn. Jaka to jest poważna sprawa, jeżeli staniemy się obojętnymi w stosunku do praw naszego Pana. Malachi sagt ihm ihnen im Auftrag Gottes weiterhin. Malachiasz musiał im powiedzieć na zlecenie Boże. Vers 3. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue euch den Mist ins Angesicht, den Mist eurer Feste, und dann wird euch zu ihm hintragen. W trzecim wierszu: Oto ja odetnę wasze ramię, w niemieckim tłumaczeniu jest odetnę wasze zasiewy i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt, i oddalę was od siebie. Gott hatte seinem Volk sieben Feste gegeben. Bóg darował swojemu ludowi siedem świąt w ciągu roku, an denen sie sich in Gemeinschaft mit Gott erfreuen sollen. W których oni powinni cieszyć się w społeczności ze swoim Bogiem. Und Gott ehren sollten. I w tym czasie szczególnie mieli uczcić Boga. Aber wir sehen, der Mist eurer Feste war so groß, dass Gott sagt, ich streue ihn euch ins Angesicht. Ale widzimy, że ten gnój tych ich świąt był tak wielki, że Bóg musiał im to powiedzieć, że rzucę wam gnój na twarz waszą. Obwohl wir im Worte Gottes keine Feste, im Neuen Testament keine Feste angeordnet finden. Pomimo tego, że my w Słowie Bożym w Nowym Testamencie nie znajdujemy przepisanych żadnych świąt, wurden in der Christenheit viele Feste eingeführt. Zostały jednak do chrześcijaństwa wprowadzone różnorodne święta. Und wenn wir daran denken, wie werden sie gefeiert? I gdy o tym pomyślimy, w jaki sposób są te święta przez ludzi obchodzone? Wird Gott geehrt? I czy w czasie tych świąt jest Bóg uczczony? Oder dient alles zur Belustigung der Menschen? Czy wszystko czasem nie służy ku rozradowaniu pospólstwa? Und wie viel Mist gibt es dabei? A jakże wiele gnoju przy tych świętach się również pojawia. Wie vieles, das dem Herrn nicht wohlgefällig sein kann. Czyli rzeczy, w których Pan nie może znaleźć swojego upodobania. Manchmal sind es auch private Feste, die Not bereiten.
Czasami są to też i prywatne święta, które mogą nam sprawiać wiele problemów. Ein Hochzeitsfest kann zur Ehre Gottes sein. Gdyż również i takie święto jak zaślubiny i wesele może być ku chwale Bożej. Aber es kann auch sein, dass es zur Belustigung der Anwesenden dient. Ale może też i służyć ku temu, aby tylko rozweselić wszystkich uczestników. So schön wie ein Hochzeitsfest an sich ist. I gdy spojrzymy na to, jak pięknym w zasadzie jest to święto zaślubin, kann man manchmal betrübt sein, wie es abläuft. To gdy na to spojrzymy, co się dzieje w tych w czasie tych weseli, to zauważymy, jak niejedna rzecz jest głęboko zasmucająca. Vielleicht ist das bei euch in Polen anders als in Deutschland. Może u was w Polsce ta sprawa wygląda inaczej niż u nas w Niemczech. Dann könnt ihr dankbar sein, wenn Gottesfurcht solche Familienfeste bestimmt. To możecie być wdzięczni Bogu, jeżeli ta Boża radość kształtuje tego rodzaju rodzinne, prywatne święta. Wenn wir an die Geburtstagsfeiern denken, a gdy pomyślimy o tych uroczystościach obchodzenia urodzin czyjś, dann finden wir in der Familie des Hiob, to możemy przeczytać, że w rodzinie Hioba auch Sorge, eine Sorge des Vaters, pojawiła się wielka troska, wielkie zmartwienie ojca tej rodziny darüber, wie sich die Kinder während der Feier verhalten haben. Z powodu tego, w jaki sposób będą się zachowywały dzieci w czasie tego obchodzenia urodzin. Und er hatte Sorge, i on martwił się o to, dass sich seine Kinder bei solchen Feiern in ihren Herzen von Gott losgesagt haben. Żeby nie stało się tak, aby jego dzieci w czasie tego świętowania nie wyrzekli się Boga w swoich sercach. Das muss uns Eltern oder auch Großeltern immer eine Sorge sein, wenn die Kinder zu irgendwelchen Feiern gehen. To zawsze powinno być dla nas rodziców albo dziadków powodem wielkiej troski, gdy nasze dzieci lub wnuki udają się na tego rodzaju uroczystości urodzinowe. Besonders wenn bei solchen Feiern auch Weltmenschen dabei sind. A szczególnie wtedy, jeżeli w czasie takich uroczystości znajdują się tam wśród gości ludzie tego świata. Was tat Hiob? I co czytamy, co Job wtedy czynił? Er holte seine Kinder zu sich nach Hause. On przywoływał wszystkie swoje dzieci do siebie, do domu. Und brachte Opfer für sie dar. I za nich składał ofiarę Bogu. Auch wenn wir heute keine materiellen Opfer darbringen. Nawet jeżeli my w tych czasach nie składamy Bogu żadnych ofiar materialnych, so können wir doch unsere Kinder im Gebet vor Gott bringen. To wiemy, że możemy nasze dzieci w modlitwach przynosić Bogu. Damit die Kinder vor einem Abgleiten in die Welt bewahrt bleiben. Aby dzieci zostały zachowane od tego poślizgnięcia się i upadku w świat. Der Prophet Malachi stellt den Priestern in den folgenden Versen ihre Verantwortung vor. Prorok Malachiasz kapłanom przedstawił w wielu wierszach ich odpowiedzialność przed Bogiem. Indem er ihnen sagt, wie sich das Priestertum anfangs verhalten hat. Przez to, że też im to naświetlił, jak od samego początku kapłaństwo postępowało. Vers 5, mein Bund mit ihm war das Leben und der Frieden. Und ich gab sie ihm zur Furcht und er fürchtete mich und er zitterte vor meinem Namen. W piątym wierszu czytamy, takie zaś było moje przymierze z nim,
że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, także się nie bał i lękał się mojego imienia. Für das rechte Verhalten ist Gottesfurcht eine wichtige Voraussetzung. Aby zachowywać się właściwie, to nieodzownym jest posiadanie właśnie bojaźni Bożej w sercu. Gottesfurcht bedeutet nicht, dass wir Angst vor Gott haben. Bojaźń Boża to nie polega na tym, że my się boimy Boga. Aber dass es uns ein ernstes Anliegen ist. Ale chodzi o to, aby to w naszym sercu było to poważnym postanowieniem. Nichts zu tun, was Gott betrüben kann. Aby w naszym życiu niczego nie uczynić, co by zasmuciło Boga. Hier sehen wir, er fürchtete mich und er zitterte vor meinem Namen. Tak jak tutaj czytamy, że oni byli w bojaźni i oni lękali się mojego imienia. Wenn wir gottesfürchtige Männer sehen, gdy przyjrzymy się bogobojnym mężom ze Słowa Bożego, dann finden wir bei Jesaja, to możemy stwierdzić w przypadku osoby Izajasza, als er etwas von der Herrlichkeit Gottes sah, gdy on zobaczył chwałę Bożą, dass er niederfiel, że on padł na ziemię, und sagte, ich bin ein Mann von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. I powiedział, jestem mężem warg nieczystych, który mieszka wśród ludu warg nieczystych. Und als dann ein Engel seine Lippen, ein Seraphim seine Lippen mit einer glühenden Kohle berührte, a gdy potem jeden z aniołów, serafów, dotknął rozżarzonym węgielkiem wziętym z ołtarza jego ust, wird ihm gesagt, nun ist deine Ungerechtigkeit von dir gewichen und deine Sünde gesühnt. Zostało do niego skierowane słowo, teraz twoja nieprawość została zgładzona, a twoje grzechy zostały przebaczone. Als der Apostel Johannes auf der Insel Patmos etwas von der Herrlichkeit seines Herrn gesehen hat, a gdy apostoł Jan, znajdujący się na wyspie Patmos, zobaczył tylko część chwały Pana, da fiel er zu seinen Füßen wie tot. To czytamy o nim, że on padł przed Panem na ziemię jak martwy. Aber dann durfte er erfahren, ale później mógł tego też i doświadczyć, dass der Herr selbst seine Hand auf ihn legte und sagte, fürchte dich nicht. Że sam Pan położył swoją dłoń na nim i powiedział, nie bój się. Als zweiter Punkt wird von den Priestern gesagt, jako drugi punkt tutaj jest mowa o kapłanach, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Że zakon i prawdziwa nauka były na jego ustach. Szósty wiersz. Wenn wir die sieben Punkte, die hier angeführt werden, ansehen, gdy przyjrzymy się tym siedmiu punktom, o których, które tutaj są przytoczone, dann dürfen wir erkennen, dass sie alle einen schönen Hinweis auf unseren Herrn Jesus geben. To możemy stwierdzić, że one są piękną wskazówką na osobę naszego Pana. Er wird uns ja im Hebräerbrief ausführlich als der hohe Priester unseres Bekenntnisses gezeigt. On został nam przedstawiony w liście do Hebrajczyków jako ten najwyższy kapłan powołania naszego. Heilig, tadellos, święty i nienaganny. In Kapitel 7, czytamy o tym w Hebrajczyku w 7 rozdziale, Vers 26, 26 wiersz. Ein solcher hoher Priester geziemte uns auch heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. 7 rozdział, 26 wiersz listu do Hebrajczyków.
Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Bei dem zweiten Punkt, den der Prophet Malachi anführt, heißt es, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. W drugim punkcie, który tutaj przytacza Malachiasz, czytamy, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność i na ustach jego była prawdziwa nauka, czyli zakon. Und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. I na jego wargach nie znalazła się nieprawość, w niemieckim przewrotność u nas. Als der Herr Jesus seinen Dienst begonnen hat, a gdy Pan Jezus rozpoczynał swoją służbę na ziemi, lesen wir in Lukas 4, to możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, Vers 22, w 22 wierszu, und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Łukasza 4:22. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. Es wird weiter gesagt, er wandelte mit mir in Frieden und Geradheit. A dalej czytamy w Księdze Malachiasza w tym drugim rozdziale. Hier in Vers 6 in der Mitte. Er wandelte mit mir in Frieden. W szóstym wierszu, druga połowa. W pokoju i prawości postępował ze mną. Und viele brachte er von ihrer Ungerechtigkeit zurück. I wielu powstrzymywał od winy. Wenn wir den Dienst unseres Herrn ansehen, i gdy tak przyjrzymy się właśnie służbie naszego Pana, hat er nicht auch uns von der Ungerechtigkeit zurückgebracht? Czy i też on nie wyprowadził z nas, z naszej nieprawości? Er hat gesagt, die Gesunden bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Bo on powiedział, zdrowi nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy są chorzy. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zur Buße zu rufen, sondern Sünder. Nie przybyłem, aby wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Ist es nicht eine große Gnade, wenn jemand erkennt, in meinem Leben ist Sünde und Schuld? Czyż to nie jest wielką łaską, że ktoś może dojść w pewnym momencie swojego życia do tego poznania, że w moim życiu, w moim sercu jest grzech i wina? Und dann dürfen wir daran denken, wie er als der gute Hirte dem Verlorenen nachgeht. To możemy też i o tym zawsze pomyśleć, że Pan jako ten dobry pasterz zawsze podąża za tą zgubioną owieczką. Bis er es findet. I czytamy, aż ją znajdzie. So ist der Heiland auch uns nachgegangen. Tak też i Zbawiciel podążał za nami. Und er geht auch unseren Kindern nach. I on również też i podąża za naszymi dziećmi. Er liebt ja alle und ruft sie in seine Nachfolge. On wszystkie dzieci miłuje i on wzywa je, aby jego naśladowały. Kommt zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Pójdźcie do mnie, wy wszyscy spracowani i obciążeni, a ja chcę dać wam odpocznienie. Wenn der Heiland ein verlorenes Schaf gefunden hat, a gdy Zbawiciel znalazł taką zgubioną owieczkę, dann nimmt er es mit Freuden auf seine Schultern und trägt es nach Hause. To on z radością bierze ją na ramiona swoje i niesie ją do domu swego. Es ist auch eine große Gnade, wenn ein Gotteskind sich verirrt hat. Wenn ein Gotteskind sich verirrt hat. To jest objawem wielkiej łaski Bożej,
Jeżeli dziecko Boże, które zabłądziło w swoim życiu, wróci pod działaniem Pana z powrotem na właściwą drogę. Er sucht es, bis er es findet. To i w stosunku do niego jest ważne to słowo. Szuka go pasterz i aż znajdzie go. Auch für uns ist die Aufgabe, Abgeirrten nachzugehen. Również i my mamy takie zadanie, aby podążać za tymi, którzy zbłądzili i próbować ich z powrotem pociągnąć. Jakobus schreibt in seinem Brief, Jakub napisał nam w swoim liście, Kapitel 5, Vers 19, w 5 rozdziale, w 19 wierszu, Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der, der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. List Jakuba, 5 rozdział, 19 i 20 wiersz. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Welch ein wichtiger Dienst für einen Priester. O, jakaż to jest bardzo ważna służba dla kapłanów. Eine weitere Aufgabe wird uns vorgestellt. Ale w tym rozdziale drugim Malachiasza przedstawione jest dalsze zadanie kapłanów. Vers 7. Siódmy wiersz o tym mówi. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und das Gesetz sucht man aus seinem Mund. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania. Denn er ist ein Bote des Herrn, der Heerscharen. Gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Wenn wir uns die Propheten anschauen, gdy my przyjrzymy się prorokom, dann finden wir bei Jeremia, to możemy stwierdzić w przypadku osoby Jeremiasza, dass er aus dem priesterlichen Geschlecht war, który również też i pochodził z rodu kapłańskiego, das finden wir bei Hesekiel, to również stwierdzamy w przypadku osoby Ezechiela, das finden wir auch bei Esra, to również i stwierdzamy w przypadku Ezdrasza, das waren Priester, die Gott zum Segen für sein Volk verwenden konnte. To byli kapłani, których Bóg mógł dla swojego błogosławieństwa używać w swojej służbie. Und wollen wir nicht auch solche Aufgaben als Priester wahrnehmen? Czy i my nie chcielibyśmy naszych zadań wykonywać jako kapłani? Hier musste der Prophet Malachi den Priestern sagen, w tym rozdziale prorok Malachiasz musiał powiedzieć do kapłanów, Vers 8, ihr aber seid abgewichen von dem Weg, habt viele Straucheln gemacht in dem Gesetz, ihr habt den Bund Levis zerstört, spricht der Herr der Heerscharen. Drugi rozdział, 8 wiersz, lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie, zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan zastępów. Ist das nicht eine ernste Sprache? Czyż to nie przemawia poważnie do nas? Nicht, dass sie persönlich abgewichen sind? Nie, tylko to, że osobiście zboczyli z drogi, sondern sie haben auch viele Straucheln gemacht. Ale oni też przez to sprawili, że wielu się zachwiało. Viele zum Fall gebracht. I wielu doprowadzili do upadku. Möchte der Herr uns davor bewahren. Oby Pan zachował nas od tego. Eine kleine Begebenheit möchte ich hier einflechten.
Chciałbym teraz też i opowiedzieć małe zdarzenie. Ein Bruder, der einen anderen Weg geht, hat uns erzählt. Pewien brat, który nie chodzi z nami jedną drogą, wspólną drogą, opowiadał nam, als er ein Junge war, że gdy był chłopcem, da kam das Fernsehen auf. To w jego czasach, akurat za jego młodości, pojawiły się pierwsze telewizory. Und anfangs haben die Brüder, die die Versammlungen, die die Gemeinden besucht haben, davor gewarnt. I od samego początku wszyscy bracia, którzy wykonywali służbę pasterską, przestrzegali po domach przed tym urządzeniem. Dann haben zwei oder drei von den Reisebrüdern sich das Fernsehen angeschafft. I wtedy dwóch czy trzech braci, którzy spełniali tą służbę braci odwiedzających, sami sobie te urządzenia zakupili. Und dann dauerte es gar nicht lange, i nie trwało to długo, dass in allen Familien das Fernsehen war. Że w tym zborze prawie we wszystkich rodzinach pojawiły się telewizory. Und der Einfluss der Welt hat auch Einfluss auf das Verhalten der Kinder Gottes. A wpływ świata wywarł również i wielki wpływ na zachowanie się dzieci Bożych. Diese Familie, dieses, als er dann geheiratet hat, das junge Ehepaar, hat sich vorgenommen. Ale ten brat opowiadał, że gdy on zawierał związek małżeński, to razem z żoną to postanowili. In unser Haus kommt so etwas nicht. Do naszego domu te urządzenie nie ma prawa wstępu. Und wenn in unserer Zeit nicht nur das Fernsehen ein Problem ist, sondern auch das Internet. A jeżeli w naszych czasach nie tylko telewizor, ale również też i łącze internetowe jest problemem. Die Kinder müssen ja den Umgang mit dem Internet lernen. To dzieci z rodzin naszych muszą się nauczyć obchodzenia się z internetem. Aber dann ist die persönliche Entscheidung wichtig. Ale również też i nasza osobista decyzja jest bardzo ważna. Sich nicht mit den Dingen dieser Welt zu verunreinigen. Że trwamy przy tym, aby nie zanieczyszczać się rzeczami tego świata. Ihr habt viele Straucheln gemacht. Gdyż tutaj czytamy, to wy sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Das Urteil Gottes darüber ist. A wyrok Boży z powodu tego był taki. Ich habe euch bei dem Volk verächtlich gemacht. To ja sprawiłem, że naród wami pogardził. Und zwar in dem Maß, wie ihr meine Wege nicht bewahrt und die Person anseht beim Gesetz. A to mianowicie w tej mierze, w jakiej wy żeście też nie trzymali się moich dróg i ja sprawiłem, że pogardzono wami. Da sehen wir, wie das persönliche Abkleiden auch dazu führt, dass im Volke Gottes kein klares Urteilsvermögen mehr vorhanden ist. Z tego widzimy, że jeżeli my osobiście się poślizgniemy, to również to powoduje, że wewnątrz ludu Bożego nie ma jasnego rozsądzenia tych spraw. Ab Vers 10 geht die Rede des Propheten an das ganze Volk. Od wiersza 10 przemówienie tego proroka Malachiasza skierowane jest do całego ludu. Da war die Frage, haben wir nicht alle einen Vater, hat nicht ein Gott uns geschaffen? I było postawione pytanie, czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Das ganze Volk Gottes hat einen Vater. Cały lud Boży ma jednego Ojca. Gott selbst stellt sich hier als der Vater des Volkes vor. Bóg osobiście przedstawia siebie jako ojca tego ludu. Natürlich sind wir als Kinder Gottes heute in einer viel innigeren Beziehung
zu Gott, unserem Vater, gebracht. Naturalnie my w dzisiejszych czasach zostaliśmy wprowadzeni do znacznie bardziej ścisłej łączności z naszym Bogiem i Ojcem. Aber aus den folgenden Versen geht hervor, ale z następujących wierszy możemy tutaj zobaczyć, dass sie treulos gehandelt hatten, einer gegen den anderen. Że oni tutaj niewiernie postępowali jeden w stosunku do drugiego. Wenn wir einen Vater haben, dann sind wir alles Brüder. Jeżeli mamy jednego ojca, to znaczy, że my wszyscy jesteśmy między sobą braćmi. Brüder und Schwestern. Bracia i siostry. Achten wir uns zueinander? Czy my w ten sposób siebie nawzajem poważamy? Jakobus muss das ja ihnen ernst vorstellen. Również Jakub musiał to bardzo poważnie im przedstawić. Da machten sie einen Unterschied. Dlatego, że oni brali wzgląd na osobę zwischen reich und arm. I rozróżniali pomiędzy bogatymi i biednymi. Ich will jetzt nicht die ganzen Verse in Jakobus 2 lesen. Nie mam teraz czasu, aby czytać tych wiele wierszy z drugiego rozdziału listu Jakuba, sondern nur Vers 5. Tylko przeczytamy wiersz 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Drugi rozdział, 5 wiersz listu Jakuba. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Die Reichen hatten die Armen unterdrückt. A przecież bogaci gnębili tych biednych. Wir wollen doch das so praktizieren, dass wir alle eins sind, alle einen Vater haben, alle Brüder sind. Chcemy wszystko to w życiu praktycznym obracać w czyn, że wszyscy jesteśmy braćmi wśród braci, że jesteśmy dziećmi jednego ojca. Und dann muss der Prophet Malachi ganz ernste Dinge ihnen vor Augen stellen. A następnie prorok Malachiasz musiał przedstawić im bardzo poważne rzeczy. Vers 11. Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. 11. wiersz tego drugiego rozdziału. Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje, i pojął za żonę córkę obcego Boga. Das bedeutet, sie hatten Frauen von den Nationen genommen. To oznacza, że oni pobrali sobie żony z okolicznych narodów. Die Tochter eines fremden Gottes. Czyli córki obcych bogów. Wie ernst ist es, wenn ein Gläubiger ein Mädchen aus der Welt heiratet? Jakże poważną jest to sprawą, jeżeli wierzący człowiek, powiedzmy, brat, żeni się z córką z tego świata. Oder ein gläubiges Mädchen einen ungläubigen Mann nimmt. Albo wierząca siostra bierze sobie za męża niewierzącego z tego świata. Darauf ruht kein Segen. W ich postępku nie będzie spoczywało błogosławieństwo. Obwohl wir wissen, dass Gott in seiner Gnade auch solche zur Buße und Umkehr führen kann. Pomimo tego, że możemy tego doświadczać i wiemy, że czasami Bóg w swojej łasce również i te niewierzące osoby doprowadza do pokuty i do nawrócenia się. Aber das ist allein die Gnade Gottes, die sich dann offenbart.
Ale to tylko i wyłącznie łaska Boża, która w ten sposób się objawia. Hier wird uns gezeigt, wie Gott darüber urteilt, über so eine Verbindung. W tym rozdziale oglądamy, jak to Bóg osądza, gdy wchodzimy w tego rodzaju związki. Bevor ich dieses Urteil lese, will ich noch an Salomo erinnern. Zanim przeczytamy jeszcze ten wyrok Boży, to chciałbym przypomnieć wam osobę Salomona. Von ihm wird gesagt, to o nim jest napisane, er liebte viele fremde Frauen. I serce jego umiłowało wiele obcych kobiet. Und dann wird uns mitgeteilt, woher diese Frauen waren. I następnie możemy przeczytać, skąd wszystkie te kobiety pochodziły. Und dann heißt es, als er alt wurde, wandten seine Frauen sein Herz deren Göttern zu. A potem czytamy, że gdy zestarzał się, to jego żony odwróciły jego serce od drogi pańskiej. Ein hoffnungsvoller junger Mann oder junger König war er gewesen. A przecież on był tak pełnym nadziei, jakie się w nim pokładało, młodym mężem, który wstępował na tron izraelski. Er hatte Gott gebeten, doch ihm Weisheit zu geben, dieses große Volk recht zu regieren. A przecież na samym początku prosił Boga, aby dał mu mądrości, aby potrafił tym wielkim narodem rządzić. Und im Alter? A co stało się w jego starości? Konnte er nicht mehr zum Segen sein. Nie mógł już być dalej błogosławieństwem dla tego narodu. Wie ernst ist dieses? Jakże to poważne jest. Auch wenn wir in der Jugend treu gewesen sind, nawet jeżeli my w naszej młodości byliśmy wiernymi, kann eine Fehlentscheidung im späteren Leben zu ernsten Folgen führen. To błędne decyzje w dalszym życiu mogą doprowadzić do tragicznych następstw. Das Urteil Gottes in Vers 12 heißt, a wyrok Boży zapisany w 12 wierszu możemy przeczytać. Der Herr wird den Mann, der das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten, den Wachenden und den, der ein Laut von sich gibt, und den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni, z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu zastępów. Selbst wenn ein solcher eine Opfergabe darbringt, ist das Gott nicht wohlgefällig. Nawet gdyby taka osoba przynosiła Bogu ofiary, jak tu czytamy w drugiej połowie tego wiersza, to Bóg nie znajdzie w tym swego upodobania. Und Gericht kommt über ihn. Ale sąd Boży spotka go. Wie ist das bei uns? Jak ta sprawa wygląda w naszym przypadku? Wenn wir am Tisch des Herrn versammelt sind, gdy jesteśmy zgromadzeni przy stole Pańskim, um den Wunsch des Herrn zu erfüllen, tu dies zu meinem Gedächtnis, aby wypełnić życzenie Pana, czyńcie to na pamiątkę moją, dann werden wir ernsthaft gewarnt, nicht leichtfertig am Mahl des Herrn teilzunehmen. To bardzo poważnie jesteśmy napominani, abyśmy nie brali udziału lekkomyślnie w pamiątce śmierci Pana. Und es wird uns in 1. Korinther 11, Vers 27 gesagt, i w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, w 27 wierszu możemy przeczytać, wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Niechże więc teraz człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Also das Selbstgericht ist notwendig.
Z tego widzimy, że rzeczą konieczną jest wykonanie osądzenia samego siebie. Wir müssen uns unsere Füße waschen lassen, so wie es der Herr mit seinen Jüngern getan hat. Musimy dać sobie obmyć nasze nogi, tak jak to Pan uczynił w przypadku swoich uczniów. Wenn wir das leichtfertig handhaben, ale jeżeli będziemy w tej sprawie postępowali lekkomyślnie, dann heißt es, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. To musimy doczytać jeszcze 30 wiersz. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Nicht jede Schwachheit und Krankheit ist ein Gericht von Seiten Gottes. Nie każda choroba albo słabość ciała jest wyrazem sądu Bożego. Er kann diese Dinge auch benutzen, um unsere Herzen näher zu sich zu ziehen. Bo Pan może tych rzeczy używać, aby nasze serca jeszcze bardziej do siebie, do swojej bliskości coraz bardziej pociągać. Dass wir seine Nähe suchen. Abyśmy świadomie poszukiwali tej sposobności życia w bliskości z Nim. Und seine Hilfe in solcher Not erfahren. I abyśmy mogli doświadczać Jego pomocy w tego rodzaju biedzie. Aber wenn dieses als Gericht über uns kommt, ale jeżeli te rzeczy będą musiały na nas spaść jako wyraz sądu Bożego, dann sagt uns Vers 32, wir werden vom Herrn gezüchtigt. To musimy przeczytać w wierszu 32. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana. Aber selbst dann strahlt die Gnade Gottes hervor. Ale nawet i wtedy promieniuje jasno łaska Boża. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, gdyż w liście do Hebrajczyków jest do nas napisane, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Bo tego, kogo Pan miłuje, tego On ćwiczy i wychowuje. Und hier im Korintherbrief wird uns vorgestellt, a tutaj w liście do Koryntian jest przedstawione, dass er uns züchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Że On nas poddaje karności, abyśmy nie poginęli razem z tym światem. Welch eine Gnade, dass der Heiland uns gesagt hat. Jakaż to wielka łaska, że Zbawiciel nam powiedział, niemand kann euch aus meiner Hand rauben. Nikt nie może was wyrwać z mojej ręki. Wir sind geborgen in seinen Händen. I jesteśmy ukryci w jego dłoni. Natürlich, wenn wir leichtfertig unseren Weg gehen, verlieren wir den Segen, den Gott uns geben möchte. I naturalnie, jeżeli będziemy lekkomyślnie chodzili naszymi drogami, to stracimy te błogosławieństwa, które Bóg przewidział dla nas. Eine zweite Seite, die der Prophet dem Volke vorstellen muss, ist, drugą rzecz, którą prorok musiał ludowi Bożemu przedstawić, to jest Vers 13, 13 wiersz. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wendet, noch Wohlgefälliges aus eurer Hand annimmt. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. Sie brachten also Opfer. To oznacza, że oni składali ofiary. Aber wie wir in den folgenden Versen sehen, ale tak jak to w tych następujących wierszach oglądamy, stimmte es in den Familien nicht. Nie było wszystko w porządku w ich rodzinach. Wir können also zur Versammlung gehen. A to oznacza w praktyce dla nas, że i my możemy chodzić do zgromadzenia. Loblieder singen. Możemy śpiewać pieśni pochwalne. Dankgebete sprechen. Możemy nawet modlić się modlitwami dziękczynnymi. Und zu Hause ist vielleicht die Frau, die weint. A w domu może przebywać nasza żona, która nad nami płacze. Als sie fragten, warum Gott diese Opfer nicht annehmen kann,
A gdy oni zaczęli pytać, dlaczego Bóg nie może nam naszych ofiar przyjąć, da heißt es, weil der Herr Zeug, Vers 14, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, in der du treulos gehandelt hast. 14. Wiersz. Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Wir leben in einer Zeit, wo die Ehe verachtet wird. My żyjemy w takich czasach, w których pogardza się instytucją małżeństwa. Und hier an dieser Stelle werden besonders die Männer angesprochen. A w tym miejscu tej Księgi Malachiasza Słowo Boże jest skierowane szczególnie do mężczyzn. Wie viele Männer lassen in unseren Tagen die Frau ihrer Jugend laufen, wenn sie älter geworden ist. Jakże wielu mężczyzn naszych obecnych czasów rozstaje się ze żoną, z którą pobrali się w młodości. Wie ernst sind die Worte, an der du treulos gehandelt hast. Jakże poważne są wtedy słowa skierowane do takiego męża, w stosunku do której ty stałeś się niewierny. Dass sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Da steht in unserer Anmerkung die Frau deines Bundes, mit der du dich feierlich verbunden hast. Z żoną związaną przymierzem, to w odnośniku do niemieckiego tłumaczenia jest napisane, z żoną, z którą ty w odświętny sposób się przymierzem związałeś. Die Ehe ist für das ganze Leben. Gdyż małżeństwo jest zawarte na całe życie. Nicht für eine Zeit. Nie tylko na określony czas. Wie es in der Welt heute üblich ist. Tak jak to w dzisiejszych czasach stało się już normą w tym świecie. Und es wird hinzugefügt. I dodane jest dalej. Vers 15. Und hat nicht einer sie gemacht. W 15. wierszu. Czy nie jeden, czyli Bóg, uczynił ją? Dieser Satz kann auch übersetzt werden. Hat er sie nicht eins gemacht? To zdanie może również być z oryginału przetłumaczone, czy nie jeden Bóg uczynił was jednością? Und das wird uns schon vorgestellt, als Gott dem Abraham die Eva zuführte. To już zostało powiedziane, gdy Bóg przyprowadził do Adama jego małżonkę Ewę. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 24. I wtedy możemy przeczytać w 1. Mojżeszowej, w 2. rozdziale, w 24. wierszu. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Später im Epheserbrief wird uns diese wunderbare Einheit vorgestellt. W Nowym Testamencie, w liście do Efezjan, została przedstawiona nam ta cudowna jedność in Bezug auf Christus und seiner Versammlung. W powiązaniu z Chrystusem i jego zgromadzeniem. In eine unauflösbare Verbindung sind wir zu unserem Herrn Jesus gekommen. I my znaleźliśmy się w tym nierozwiązywalnym połączeniu z naszym Panem Jezusem. Aber wenn wir zu den Versen zurückkehren, ale teraz wróćmy do naszych wierszy rozważanych. In Malachi. Malachi, w księdze proroka Malachiasza, 2. rozdział. Da wird uns gesagt, Vers 15, sein war der Überrest des Geistes. On uczynił ją istotą z ciała i ducha. Es gab auch damals einen Überrest.
Już wtedy, w tamtych czasach, była taka resztka z ludu izraelskiego. Solche, die sich dem Worte Gottes unterworfen haben. Czyli takich, którzy podporządkowywali się pod Słowo Boże. Und in denen der Geist Gottes Gehorsam und Hingabe zu Gott bewirkte. I którzy poddawali się pod działanie Ducha Bożego, aby w posłuszeństwie postępować. Und was erwartet der Herr von Mann und Frau, die ehelich verbunden sind? A czego oczekuje Pan od męża i żony, którzy są związani związkiem małżeńskim? Er suchte einen Samen Gottes. Pan poszukuje tego nasienia Bożego. Es ist ja ein Segen, wenn Gott Kinder schenkt. Bo jest to błogosławieństwem, jeżeli Bóg podarowuje nam dzieci. Aber sollte allen Eltern ein ernstes Anliegen sein? Ale to powinno być dla wszystkich rodziców bardzo poważnym pragnieniem, ihre Kinder für den Herrn zu erziehen. Aby wychowywali swoje dzieci dla Pana. Deswegen die ernste Ermahnung. To z tego powodu czytamy to poważne napomnienie. So hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Tak, 16 wiersz, końcówka. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Und hier wird uns gesagt, Gott hasst Entlassung. I tu jest powiedziane wyraźnie, Bóg nienawidzi rozwodu. Das sollte allen jungen Leuten am Herzen liegen. I to powinno leżeć na sercu wszystkim młodym ludziom. Dass sie sich so verhalten, dass keine Trennung in der Ehe auftritt. Żeby tak się wzajemnie zachowywali, aby nie doszło do rozdzielenia małżeństwa. Und auch nicht in der Verbindung zwischen einem Gotteskind und dem Herrn Jesus. I również, żeby nie doszło do rozdwojenia pomiędzy dzieckiem Bożym a Panem Jezusem. Wir sollten alles vermeiden, dass keine innere und äußere Trennung zwischen uns und unserem Heiland eintritt. I mamy unikać wszelkich rzeczy, które by mogły spowodować wewnętrzne albo zewnętrzne rozdzielenie się między dzieckiem Bożym a naszym Panem. Und in gleicher Weise auch keine Trennung zwischen uns und den Kindern Gottes, die er uns zur Seite gestellt hat. I w taki sam sposób powinniśmy się dokładnie tak samo starać, aby nie doszło do rozdzielenia pomiędzy nami a pozostałymi dziećmi Bożymi, których Bóg postawił przy naszym po naszej stronie, czy przy naszym boku. Am Ende von Vers 16 noch einmal die ernste Ermahnung. I pod koniec 16 wiersza mamy zapisane te poważne napomnienie. So hütet euch in eurem Geist, dass ihr nicht treulos handelt. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Wir dürfen den Herrn bitten, dass er da zu uns Gnade schenkt. W tym zakresie możemy zawsze Pana prosić o to, aby On podarował nam swojej łaski.